Oho, i to jest właśnie to, nie? Tak naprawdę nie objął nas bardzo, ale już zostaliśmy zamroczeni. Próbujemy jeszcze raz go podnieść. Tak jest, udało się. Pięknie tutaj go. I mamy już obalenia w zapasach, poziom czwarty. Także bardzo dobrze. To jest na naszą korzyść. Będzie nam łatwiej obalać przeciwników i tutaj będziemy mogli im bardzo przeszkadzać. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam was na czwarty odcinek naszej serii w grze UFC 4. Gramy karierę Mateuszem Gamrotem. W ostatnim odcinku, w naszym debiucie, wygraliśmy. Niestety w drugiej walce trafiliśmy na bardzo doświadczonego zawodnika i przegraliśmy przez decyzję, no ale trzeba iść dalej, także tutaj mamy kolejną ofertę walki. Wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, kogo dostaniemy. Kto tutaj będzie się z nami mierzył w oktagonie? Wow, Joe Lauzon, kolejny bardzo doświadczony przeciwnik. No ale dobra, musimy tutaj akceptować tą... jakby tą ofertę walki, nie ma tutaj się rozdrabniać. Walka to walka. Oho, zobaczmy, bo znaliśmy jakąś informację od naszego trenera. Mateusz, po tym co działo się ostatnio, powinniśmy chyba bardziej ukierunkować nasz obóz treningowy. A to oznacza obejrzenie nagrań z walk, które stoczył Lauzon i analizę jego mocnych i słabych stron. No tak, musimy się dowiedzieć, znaczy musimy obadać naszego przeciwnika, zobaczyć jakby kim on, znaczy nie kim on jest, tylko zobaczyć jaki ma styl walki, jakie ma mocne, słabe strony, także myślę, że tutaj sobie uzyskamy informację. Ma 3 gwiazdki, czyli tyle samo co my. Tutaj jeszcze styl jaki ma. Jiu-Jitsu, czyli jest to zawodnik, który walczy w parterze. No dobra, będę musiał sobie tutaj... dowiedzieć się czegoś więcej, ale to już sobie zrobię tam jakby osobno. No i cóż, czekajcie, bo teraz tak, obóz treningowy, tak, ja sobie zrobię obóz treningowy, a my zobaczymy się tuż przed walką. Ja sobie tam jeszcze dowiem się czegoś o tym zawodniku i pokażę wam te informacje i oczywiście przejdziemy sobie też do tej ewolucji zawodnika, tam rozdam punkty, żebyście wiedzieli, co sobie ulepszam, tak? Także widzimy się za chwilę. Trening właśnie tutaj zakończyliśmy. Wszystkie, całe te 5 tygodni przygotowania. No i tak, forma jest szczytowa, moi drodzy. Jeżeli chodzi o naszego przeciwnika, tego Joe Lauzona, no to jest to zapaśnik, no brazylijskie jiu-jitsu po prostu. To jest jego styl walki. I z tego co się dowiedziałem, no to tam mamy informację, żeby nie sprowadzać go do parteru, no bo on potrafi założyć niebezpieczną dźwignię na nogę. Tylko teraz tak, ja jestem zapaśnikiem i moje umiejętności skupiają się właśnie na walce parterowej, więc ciężko będzie mi unikać tego parteru, skoro to jest moja płaszczyzna jakby, tak? Przynajmniej na to... Przepraszam, na tą chwilę. Także czekajcie, jeszcze przejdźmy sobie do ewolucji zawodnika, bo tu mamy kilka punkcików do wydania. No i teraz tak, czekajcie. Nie, interesuje nas tutaj i przechodzimy sobie tutaj do tego punkciku. I teraz tak, czekajcie, czy mamy tułów, tutaj mamy szczękę, dobra. Dajmy sobie odporność szczękę, tutaj siła nóg. Teraz zwiększymy sobie odporność, no bo dla nas ta wytrzymałość będzie ważna, tak, wiadomo. Teraz tak, cardio, ile cardio? 29, tutaj 12, no to tutaj sobie dodajmy. Może tu. No i okej, dobra. Tak będziemy sobie, wiecie, dodawać po te pół gwiazdki, aż do momentu, aż będziemy dość wytrzymali, żeby tutaj wytrzymywać, bo potrzebujemy dużo tej wytrzymałości, żeby jednak, wiecie, w momencie, kiedy sprowadzamy przeciwnika, narażamy się na uderzenia, więc ta nasza wytrzymałość musi być duża. Okej, więc teraz możemy przejść sobie do tygodnia walki. Będzie walka z Joe Lauzonem. Jest to zawodnik, który, tak jak mówiłem, ma styl, jego bazowy styl to jest brazylijskie jiu-jitsu, więc nie będzie łatwo. No, tutaj pokazują Johna Jonesa. No dobra, przechodzimy dalej. Proszę bardzo, Lauzon przeciwko Gamrotowi, także zobaczymy jak nam tutaj pójdzie w tym pojedynku. Musimy się tutaj zrehabilitować troszeczkę za tą porażkę w poprzedniej walce przez decyzję. No nie możemy tutaj dawać się tak dominować, bo to niestety kończy się często tak jak się skończyło w poprzednim pojedynku z tym bardzo doświadczonym zawodnikiem. No ale tutaj już wychodzimy przygotowani, mam nadzieję. No ja tutaj się jakby na treningu nie przygotowałem. Nie przygotowywałem stójki, tylko wzmacniałem te nasze zapasy, tak? Ale no zobaczymy. Mamy tą jedną przegraną w karierze, no ale no...
Jeżeli w tym sporcie nie przegrywasz, nigdy nie przegrałeś, to znaczy, że nie trafiłeś po prostu na odpowiednich rywali, no. I tyle w temacie. No dobra, no Gamrot jest już w oktagonie. Czekamy teraz na jego rywala. Zobaczmy. Mają podobne warunki fizyczne. Joe Lauzon. Jestem ciekaw, jakie tutaj informacje pokażą, chociaż ja wiem, że to jest zapaśnik. Znaczy zapaśnik jak zapaśnik, ale parterowiec po prostu. Brazylijskie jiu-jitsu. Widzicie, brązowy pas jiu-jitsu. Ma przegranych walk w karierze 16, ale wygranych aż 29, czyli prawie dwa razy tyle wygranych. Także jest to dobry zawodnik. No ale dobra, przejdźmy sobie dalej. Zaczynamy pojedynek. Tak jak mówiłem, musimy uważać, bo to jest bardzo dobry parterowiec. No ale... Zaczynamy. Już mnie chciał sprowadzić. A na początku spokojnie. Trochę tutaj popunktujemy. Wiecie, walka ma jakby 3 rundy, więc musimy się... O, już mnie sprowadza. Proszę bardzo. O, widzicie? O, cyk. Tylny dosiad, czekajcie, spróbujemy. Uduszenie z zapleca, zobaczcie, nie chciał się dać udusić. Zobaczcie, jak mi kondycja od razu spadła. No ale dobra, próbujemy dalej. Duszenie za pleców, no chyba jeszcze jest za wcześnie. Dobra, wstańmy może. Bo teraz ja nie wstanę. Wstańmy trochę, niech nam się tutaj kondycja odnowi. Tak mówiłem, my musimy teoretycznie unikać jego zapasów, tak? Ale też nie mogę pozostać pasywny. Muszę dominować przeciwnika, zaznaczać swoją tutaj wyższość, żeby sędziowie to też punktowali. O, znowu mnie sprowadził. I to na pewno na jego korzyść teraz działa. Czekajcie, do półgardy przejdźmy. No nie chce się tutaj... Bardzo dobrze tutaj radzi sobie w zapasach nasz przeciwnik. Już ma pełny dosiad. No proszę, dobra, teraz musimy się bronić przed tym poddaniem. Czekajcie. Powinniśmy sobie dać radę, powinniśmy z tego wyjść, bo tak jak widzicie, już ten pasek niebieski jest tak naprawdę naładowany. Tylko teraz jeszcze musimy się z tej niebezpiecznej sytuacji wydostać, bo on w tym momencie może z nami robić różne rzeczy. O, teraz będzie Grand and Pound. Miejmy nadzieję, że tutaj nic z tego nie wyjdzie, ale kondycji jest trochę mało. Ja bym chciał się stąd wydostać do półgardy. Nie mam kondycji, kurde. Do półgardy nie jestem w stanie przejść. Dobra, tu się trochę udało, tylko teraz trzeba pilnować, żeby nie dać mu zmienić pozycji. No i znowu tutaj jesteśmy w pełnym, ma pełny dosiad, Lauzon. No tak jak mówiłem, ja nie jestem jakimś super zapasikiem, dlatego też tak trochę unikałem tego, tej gry w zapasach, bo no ja sobie w tym nie radzę. Jeszcze bronić się mogę, ale... Powinniśmy trochę poprawić obronę w tym parterze, bo widzę, że jest słabo. Więc na pewno będzie trzeba o tym pomyśleć, żeby poprawić obronę w parterze i... O, jest niebezpiecznie. Powinniśmy się wydostać, ale to już jest znak ostrzegawczy, bo już przeciwnik zaczyna zdobywać przewagę. Dobra, my tutaj sobie wstaniemy. Póki co przegrywamy ten pojedynek. Wstawaj, wstawaj. No i walczymy, dobra. Spróbujemy trochę w stójce tutaj pokombinować. Pięknie tutaj... Kopnięcie otrzymał. O. Nawet nie jestem w stanie się obronić przed sprowadzeniem. Tak dobrym zapaśnikiem jest nasz przeciwnik, nie? Próbujemy tutaj założyć balachę, ale widzę, że zobaczcie, od razu wyszedł z tego. Nawet nie byłem w stanie, nie jestem w stanie nawet zaatakować tą balachą. Widzicie?
Mając nawet kondycji dużo, nie jestem w stanie po prostu. No dobra, może wstaniemy. Jeżeli nie w parterze, to może w stójce coś zrobimy. Ale on od razu próbuje nas tutaj. Odejdź, odejdź gościu, odejdź. Oho, i to jest właśnie to, nie? Tak naprawdę nie objął nas bardzo, ale już zostaliśmy zamroczeni. Dobra, spokojnie. Pięknie teraz. Nie trafiłem, niestety nie trafiłem, ale już jest, jeżeli chodzi o zamroczenia, no to jest 1-1. Musimy unikać tych klinczów. Tutaj powinien się pojedynek rozstrzygnąć w stójce, chociaż tak jak mówiłem, w ogóle nic nie trenowałem jeszcze w tej karierze, jeżeli chodzi o stójkę. Ale to. Kurde, co tu się dzieje? No nie, jeszcze nas prowadził na sam koniec. To nie o to mi chodziło. Chciałem go tam zaatakować, żeby zaznaczyć tutaj trochę jakby moją przewagę, ale niestety nie udało się. No tak, musimy unikać tych silnych ciosów. Tak naprawdę, trochę jak nie do końca się dobrze przygotowałem, powinienem polepszyć sobie stójkę, no ale spokojnie. Tutaj zaraz sobie coś go popunktujemy tymi prostymi. Znowu nas prowadził, a nawet nie jestem w stanie się obronić przed tym, tak wam mówiłem. Robię balachę, o i widzicie? I ja zrobiłem balachę, mimo że naładował się ten pasek, no to on i tak się z tego wydostał, nie? Także coś tutaj nie rozumiem. Znaczy czegoś tutaj nie rozumiem. Garda. Musimy się stąd wydostać z tej pozycji, bo... Tak, udało się. Okej. Ale jak on się szybko wydostaje strasznie. Zobaczcie, ile już mu tego paska czerwonego. Mi nawet się pół nie naładowało, on już miał czerwony cały, także mówię, jest to bardzo dobry zapaśnik. Powinienem unikać tych zapasów, no ale w stójce jakby nie mam tam jakichś umiejętności, nie wiadomo jakich. Okej, dobra, czekamy, niech ta kondycja nam się trochę naładuje. Tutaj muszę tylko starać się blokować tego przejścia. Ja zmieńmy pozycję, okej. Dobra, czy jak nie tak? Jak nie tak, no to wstajemy. To ładne kopnięcie. Musimy unikać, bo on tutaj będzie nas chciał sprowadzać. Dobra, udało się to trochę. Okej. No i znowu nas prowadzi, no. Ja nie jestem tutaj w stanie reagować, no. Za każdym razem jest to samo. Próbuję nakładać na niego jakieś tam dźwignie to, co mam, ale no niestety to nie funkcjonuje tak, jakbym chciał. Duszenie za pleców, czy mi chociaż raz to załapie? Dobra, raz mamy. Pierwszy raz. No dawaj, 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 dawaj! Jest! Yeah! Uff. Kurde, naprawdę, widzieliście, jaki ten pojedynek był ciężki. On, Lauzon, cały czas mnie dominował, sprowadzał do parteru. Nie byłem w stanie założyć żadnej dźwigni, nic tutaj nie działało, a zobaczcie, jakim duszeniem wygrywam pojedynek. To jest właśnie piękno tego sportu, możesz cały czas przegrywać, być dominowany, wyjdzie ci jedna akcja, nie wiem, wejdzie ci jeden cios, złapiesz dobrze dźwignię i od razu wchodzi duszenie. Tak jak w tym przypadku, moi drodzy, naprawdę to było super tutaj, to co się nam udało zrobić.
To jest bardzo ważna wygrana w karierze Mateusza Gamrata, bo po tej porażce na punkty w poprzednim pojedynku tutaj się zrehabilitował, tak jak widzieliście. Tak naprawdę to duszenie, to wszystko było wyrównane. Te nasze dwa paski, czerwony i niebieski, szły łeb w łeb. Ale udało nam się udusić Lauzona i tutaj posłuchajmy Bruce'a Buffera. Mateusz Gamrot, tak jest. Poddanie, bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba tutaj. To była bardzo ważne zwycięstwo w karierze naszego rodaka. Ładnie to nam wyszło, naprawdę. Czyli te duszenia jednak popłacają. Tylko trzeba po prostu w odpowiednim momencie podejść do gościa i go złapać. Super. No dobrze, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Powinno nam się jeszcze udać zmieścić jedną walkę w tym odcinku. Tu jeszcze raz to duszenie. Tak widzicie, no nie wiem od czego to zależy, ale nie wchodziły w ogóle żadne tutaj rzeczy na tego przeciwników, ale widać duszenie to jest jedno z tych... To jest jedno właśnie z tych lepszych umiejętności, jeżeli chodzi tutaj na ten moment, jakie posiadamy. Jakie posiada Mateusz Gamrot oczywiście. Przechodzimy sobie dalej. Bardzo mnie cieszy to zwycięstwo. Dostaliśmy kontrakt, czyli przedłużyli z nami kontrakt w UFC, na to wychodzi. Dobra, to możemy sobie jakąś premię dodać. Ukończ następną liczbę w pierwszej rundzie, maszyna do knockoutów. Ukończ bez kontuzji 3 walki. A może to, że bez kontuzji 3 walki? No to czemu nie? To będzie takie dość proste. Raczej nie powinniśmy tutaj się nabawić jakichś tam kontuzji bardzo mocnych, bo ja jestem, wiecie, parterowcem i tam... No chyba, że będzie jakiś ciężki knockout i wtedy, no ale... Tak poza tym to chyba nie. No dobrze, moi drodzy, mamy 3 zwycięstwa, 1 porażkę. Sprawdźmy sobie w takim razie ofertę walki. Tutaj widzę, że boom, Mateusz Gamrot wraca do gry. Knockout byłby mimo wszystko lepszy. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto narzeka. Ale dla tych, co narzekają, to polecam, żeby sobie weszli do klatki i tam popróbowali swoich sił. Dobrze, wejdźmy sobie, zobaczmy ofertę walki. Zobaczymy, kto tutaj, z kim będziemy walczyć. Oho, Michael Johnson. No proszę. 22 wygrane, 17 porażek, ale kolejny zawodnik, bardzo doświadczony. Jestem ciekaw, czy to jest zapaśnik, czy to jest Stójkowicz, ale to się dowiemy. Zaraz się dowiemy, bo ja sobie od razu tutaj, czekajcie. Pamiętaj Mateusz, jeśli nikt nie zobaczy twojej walki, to równie dobrze mogłaby się w ogóle nie odbyć. To jak, bierzemy się za promocję imprezy? Okej. Promocja też jest ważna, tylko teraz tak, promocja, czekajcie. Dobra, ja sobie tutaj tak szybko to zrobię. Ale nie to chciałem, bo wejdźmy sobie tutaj. Chcę wam tutaj pokazać jakby informacje o tym zawodniku, z którym będziemy walczyć, bo to jest ważne. Musimy się dowiedzieć, ile on ma. 3,5 gwiazdki, no my mamy 3 gwiazdki, także jest on lepszy od nas. Jaki ma styl bazowy? Zapaśnik. No to tak jak mówię, ciągle trafiał na zapaśników. Czy ja zatrafiłem na... Odkąd wszedłem do UFC, to nie miałem żadnego innego zawodnika. Albo zapaśnik, albo UFC. Znaczy, albo zapaśnik, albo BJJ. Tylko takich zawodników dostaję, nie? No ale dobra, czyli wiem, że to jest zapaśnik. Ok. Także ja sobie, moi drodzy, zrobię tutaj szybko trening. Wrócę po nim, rozdamy sobie standardowo te punkty ewolucji i zaczniemy drugi pojedynek w tym odcinku, także widzimy się za momencik. Ok, trening skończyliśmy, moi drodzy. Tutaj mamy walkę właśnie z Michaelem Johnsonem. Z tego, co się dowiedziałem, to on jest bardzo wrażliwy na kimurę. Ja niestety jeszcze nie nauczyłem się tej techniki, więc nie będę miał tej przewagi. Właśnie, co poradzić? No nie mam żadnej dźwigni na bark w arsenale, więc tutaj jakby nie będę jakimś bardzo tutaj... Znaczy inaczej, nie będę miał przewagi dzięki temu, więc no trudno, no będzie trzeba się czasem nauczyć. Na razie jeszcze nie mam możliwości jakby nauczenia się właśnie tej techniki kimury. Patrzyłem, sprawdzałem, no jest zawodnik, który może mnie tego nauczyć, ale na tą chwilę jest on zablokowany. Także no cóż, przejdźmy sobie do ewolucji zawodnika, tutaj sobie rozdamy te punkty, co mamy, dużo ich nie ma. Ale coś trzeba tutaj zrobić. Czekajcie. Ruchy, grappling.
Poprawia szybkość prób poddania oraz paska podczas ataku. Poddań. Obalenie mamy na maksa, tak? Tylko dobra, no ja i tak tą wytrzymałość najpierw bym bardziej tutaj inwestował. Czekajcie, cardio tutaj, dobra, dajmy tutaj w to, dajmy tutaj w to. No i tyle. Tu w cardio szczęka i regeneracja na 4 gwiazdki, siła nóg na 3. No póki ja tej wytrzymałości nie naładuję, no to nie będę ładował jakby w resztę. Także tutaj sobie przechodzimy do tego tygodnia walki z Michaelem Johnsonem. Zaczynamy, moi drodzy. Kolejny pojedynek. Drugi w tym odcinku. Także mam nadzieję, że uda się nam tutaj wygrać tak samo jak w poprzednim. Bo poprzedni pojedynek moim zdaniem był bardzo, bardzo dobry. Był trudny dla mnie, bo widzieliście, że byłem tam cały czas dominowany, ale udało mi się typa udusić, także mam nadzieję, że tutaj też uda mi się wygrać. Nieważne, czy to będzie na punkty, czy przez knockout. Ważne, żeby ten pojedynek wygrać. To jest bardzo ważna rzecz tutaj do zrobienia. No i zobaczmy. Bohaterów dzisiejszego wieczoru tak naprawdę. Mateusz Gamrot. Zapaśnik, tak jak tutaj informuje nas komentator. Zobaczmy sobie. Rewelacyjne zapasy, wygrane walki w karierze 3 i tylko jedna porażka w karierze. W sumie też jedna porażka w karierze Mateusz Gamrot ma tak samo, tak normalnie, tylko wiadomo, że ten jego jakby ten jego debiut w UFC, to tak naprawdę ta walka była wygrana na punkty. No ale tak jak to nawet Janek Błachowicz powiedział, że lepiej nie zostawiać decyzji sędziom. Lepiej tak tą walkę tutaj tak zawalczyć, żeby sędziowie nie mieli wątpliwości, żeby to wygrana była po naszej stronie, a tak naprawdę najlepiej znokautować rywala albo go poddać. Wiadomo, że nie zawsze jest taka możliwość. Tutaj idzie nasz rywal, Michael Johnson. Zaraz zobaczycie informacje na jego temat. Szkoda, że tej kimury nie mam, no. Bo on jest podatny na tą kimurę właśnie, Michael Johnson. Wysoka skuteczność obrony przed obaleniami, szybkie ciosy i mocne uderzenia. Czyli on ma dobrą obronę przeciwko tym obaleniom moim. No ale dobra, przejdźmy sobie już do pojedynku. Zacznijmy walkę. I okej, jedziemy. Na pewno jest on szybki, o proszę. Prosty cios nam wpadł na poziom drugi. Na pewno jest szybki, to na pewno. Tak, widzicie, dobrze się bardzo rusza na nogach. Uda się nam go balić? Uda się, dobrze. Tak jest, i teraz go trochę tymi... A, chciałem go łokciami z góry tutaj go potraktować, ale niestety się nie udało. Tutaj go trochę poobijamy, tak jest. Oj, dobra, wstaje. Zaraz go spróbuję obalić jeszcze raz. Wow, trzeba uważać tego pnięcia. Spokojnie tutaj. Mamy czas, 3 rundy, nie ma co się spieszyć. Oho. Bardzo szybki jest. Okej. Okay. Spróbujemy teraz innej rzeczy. Nie chciałem tego akurat, ale... Dobra. Widzę, że on ma dobrą tą obronę. Spróbujemy się jeszcze dostać inaczej. Tutaj chyba nam nie wyjdzie. Podniosę go, obalamy go znowu. I tutaj go tymi łokciami chciałem trochę poobijać. No ale dobra, spróbujmy anakondy. Chociaż widzę, że przeciwnik tutaj dobrze się broni. Okej. Przejdźmy do półgardy sobie. Mam balachę. Próbujemy zakładać. Ale się dobrze tutaj broni. To jeszcze jest, wiecie, wczesny etap pojedynku, także on teraz ma kondycji dość dużo. I tak widzicie, on się z tego uwolni, ale warto sobie to sprawdzać. Aj, nie udało mi się zablokować. Próbujemy jeszcze raz tą balachę, no niestety się nie udało. No to w takim razie inny. No, metody tutaj. No, trochę kondycji mało, bo chciałbym go tutaj duszenie za plecu wyprowadzić, ale mam za mało tej kondycji. Okej.
Musimy tutaj... O, i nie udało mi się znowu zablokować tego przejścia. Przejdźmy sobie do półgardy. Pozycja boczna. I tutaj może trochę tym łokciem go pobijamy. Jeszcze raz do tej pozycji bocznej chciałbym się dostać. I trochę tymi łokciami tutaj go pobijać, bo wiecie, ta kondycja będzie mu... Oj, nie udało mi się teraz zablokować, on wstał. Jeszcze to właśnie blokada tych tutaj przejść. Nad tym muszę popracować, bo nie zawsze jestem w stanie jakby zablokować. Dobra, próbujemy go obalić, udaje się nam to, tak jest. I tutaj znowu te łokcie. Tyle, ile się uda, oczywiście. Ach. Trzeba uważać na te łokcie. Dobra, czekajcie. Próbujemy go obalić. Tak jest, to jest nasza siła. Tym musimy się tutaj... Tak musimy dominować naszego przeciwnika, powalając go, obijając. Obniżając mu tą wytrzymałość. Dobra, musimy zmienić pozycję, bo to nie jest dla nas komfortowa pozycja. Mamy już pełny dosiad. Spróbujmy go tutaj zbombardować tymi uderzeniami. Trochę mu tą osłabiliśmy. Kondycję, znaczy wytrzymałość głowy. Duszenie za pleców, uda się? Kurde. Dobra, ach, nie udało się, bo się wydostał. Dobra, znowu wstaje, no trudno, idziemy dalej. Na razie ten pojedynek idzie po naszej myśli. Nie udało się. Próbujemy jeszcze raz go podnieść. Tak jest, udało się. Pięknie tutaj go. I mamy już obalenia w zapasach, poziom czwarty. Także bardzo dobrze. To jest na naszą korzyść. Będzie nam łatwiej obalać przeciwników i tutaj będziemy mogli im bardzo przeszkadzać. Jeszcze co ja bym chciał zrobić? Dobra, anakondę mamy. Uda się? Ach, wydostał się. Anakonda to jest jedna z tych technik, które się nauczyliśmy podczas tej kariery. Przydałoby się jeszcze jedno sprowadzenie na koniec. Tak jest. Zaznaczymy tym swoim. Jeszcze może jakiś łokieć wejdzie. Tak, jeszcze dwa łokcie trafiłem. Myślę, że tą rundę mamy wygraną. Zdominowaliśmy przeciwnika. Tak jak widzicie, świetna praca w parterze. Także musimy go sprowadzać. Nie ma co się z nim wbić tutaj w stójce. O, dostaliśmy teraz. Nadzialiśmy się na ten podbródkowy. Dobrze, dawaj go tutaj, Mateusz. Tak jest i kolejny raz tutaj się udało. Teraz krucyfiks, może się uda. Tylko trochę mam mało kondycji, a chciałem go tutaj łokciem pobijać troszeczkę. Dobra, i teraz przejdźmy znowu do tej pozycji bocznej. Znowu go tymi łokciami go tutaj będziemy bombardować. Anakonda, czy uda się odpalić? Niestety nie udało się. Musimy teraz znowu się podnieść i próbować obalić Johnsona. Wow, nadziałem się teraz. Trzeba uważać, bo tu wiecie, to jest tak, że ja tutaj prowadzę, ale mogę dostać jeden cios. Próbujemy go obalić, tak jest. Pozycja boczna. Oj, nie zablokowałem teraz przejścia. Czekajcie, jeszcze raz próbujmy się dostać. Krucyfiks odpalimy i teraz możemy go tymi łokciami tutaj bombardować, tak jest. I znowu łokcie. Tak jest, właśnie o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, musimy tutaj. Tutaj może anakondę próbujemy odpalić. Tak jest, weszła, ale jeszcze musimy go próbować udusić. Czekajcie, może się uda. Kto wie. Chociaż on jest dobrze się broni. No, dobrze
jeszcze broni, ale no dawaj, 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 ale już się wydostanie. No pół paska się naładowało, okej, okay, no dobra, spokojnie, jeszcze mamy czas. A teraz on nam tutaj krucyfiksa zakłada, o, co za typ. Teraz on nam tutaj zakłada, kurde, ale się złapaliśmy w naszą własną pułapkę. Musimy się wydostać stąd. Bo tak wpadliśmy, kurde, z deszczu pod rynnę, tak naprawdę. Musimy uważać. Ej. Pozycja boczna. Dobrze, zmieńmy pozycję, bo to nie jest dla nas dobra. Dobra sytuacja. Full guarda, tak jest. Załóżmy balachę, próbujemy przynajmniej. Tutaj raczej nic z tego nie wyjdzie, bo on się bardzo dobrze broni. Ale przynajmniej oddaliliśmy trochę zagrożenie. Dobra, nie udało, on będzie wstawał pewnie. No jak? Tak, będzie wstawał, okej. Dobra. O, obronił się tutaj, ale spokojnie. My tutaj, on nas złapał, ale ja go tutaj obijam jak daje się obijać to? To będę mu obijał ten żołądek, dobra. Spokojnie, teraz musimy jeszcze... O, pięknie tutaj nam wszedł cios. Jeszcze jeden. Ale powinniśmy go teraz obalić, tak jest. Obalajmy go, bo ma mało kondycji. Okej, tutaj jeszcze chwila. Niech sobie tutaj naładuje. I teraz próbujmy go, Grant and Pound, bo on ma dość osłabiony. Powinno się nam udać. No dawaj, Mateusz, dawaj. Wiem, że już kondycja spada, ale tutaj trzeba próbować. No niestety, ta pozycja, straciliśmy dosiad, ale jeszcze raz tutaj spróbujemy. Jeszcze z tej pozycji. Poobijamy go troszeczkę. No ale twardy jest, ucieka. Okej. Wracamy do stójki, a za chwilę znowu spróbuję go obalić. Okej. Dobra, jeszcze raz próbujemy, próbujemy, tak jest, udało się. Jeszcze tym łokciem chciałbym go tutaj... O, właśnie. Te łokcie, bo zobaczcie, już ma rozcięcie, już mu krew leci, także będzie już otrzymywał większe obrażenia. Każde takie uderzenie z łokcia teraz będzie tak naprawdę skracało jego tutaj możliwości. No ale dobra, dokończ poddanie. Próby podań działają świetnie, potrzebujemy obalenia. Dobra, czyli tutaj trener nam sugeruje, że powinienem go obalić i spróbować poddać. No zobaczymy, ja spróbuję. Okej. Dobra, on się wydostał. Spróbujemy jeszcze innego obalenia. Takiego mocniejszego. Dobra, czekajcie. Dobra. Tak jest. Północ, południe, czekajcie, czy tu będę coś miał. O, właśnie o to mi chodzi, czekajcie, bo tu Anakondę może się uda odpalić. Okej. Bo jest podatny przeciwnik na poddanie, tak dostaliśmy takie informacje od trenera, więc spróbuję tutaj coś zadziałać. Dawaj. Jest, udało się. Super. Niekonwencjonalne teraz duszenia nam weszło na poziom drugi, moi drodzy. Czyli to jest ta też jakby broń, którą tutaj wykorzystujemy. Już który chyba, nie wiem, czy nie trzecie zwycięstwo przez duszenie. Bardzo, bardzo fajnie, super.
Zaraz zobaczymy powtórkę tej sytuacji w ogóle, bo piękne tutaj obalenia. Te obalenia w zapasach mamy na poziomie czwartym, więc już trochę nam łatwiej jest łapać tych przeciwników i obalać. No ale tutaj zobaczcie, takie ładne tutaj duszenie weszło. Dostaliśmy dobrego tipa od trenera po tej drugiej rundzie, że wychodzą do trzeciej, żebyśmy go obalili i spróbowali poddać, bo jest podatny na to. Także fajnie to wyszło. Jeszcze raz macie powtórkę, poszedł spać. Michael Johnson poszedł spać, dosłownie go udusiliśmy tutaj. Także posłuchajmy Michaela Buffera. Mateusz Gamer Gamro. Tak jest. Mamy to. Mamy dwa pojedynki w tym odcinku, moi drodzy, i dwa poddania. Także idziemy do przodu. Gramy na poziomie trudnym, chciałbym przypomnieć, także nie jest to łatwo, ale tutaj udało nam się wygrać dwa pojedynki, co mnie bardzo cieszy, bo po tej jednej porażce na punkty wygraliśmy dwa kolejne pojedynki, także to jest dobry prognostyk przed kolejnymi tutaj jakby wyzwaniami. Także dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, za uwagę. W tym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnych nowych materiałów na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach w karierze UFC 4 Mateusz Gamrot. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.